hello tam po drugiej stronie. O kur... Co to za mapa jest? Le. Ej, no tu wiesz co robimy w sumie. W sumie miał być tu ruiny, ja tych ruin nie widzę. Widzisz jakieś ruiny? Nie. Le. Ale idziemy tego po lewej, co? Po twojej... Czekaj, po mojej lewej, po twojej prawej. No dobra, do drugiego strzelam z armat. Ale czekaj, bo w miałem armaty przez to stracę. Ty, ale nie, tam opowiedz do dupy. Ja jestem w kompletnym dołku, ja nie wiem jak strzelać. Też nie jestem w za dobrej pozycji. Bo ja mam na tego po lewej, to ja mam... Znaczy wiesz... No i no ja mam przecież z górki, kurwa, ja mogę tylko w ciebie strzelać. I bym musiał szybko przesunąć. Można je przesuwać, tak akurat działa słamy? Znaczy można, tylko że strasznie wolno. No ale to kit, ale ja muszę to zrobić. Nie no to słuchaj, to ja będę ostrzeliwał tego po mojej lewej. Mhm. I będę szedł jednocześnie powoli na po prawej. Dobra. Mojej. Oni pewnie będą chcieli zrobić to samo. Więc można kawalerią, wiesz, gdzieś tam pochować kawalerię w lesie. Ja schowam kawalerię tam po mojej prawej. O, w sumie? I wiesz, jak oni ruszą, to artę... Kurde, wziąłem te największe noski. Artę schowają. Nie schowają, tylko ją zostawią artę i wtedy można ją szybko ściągnąć. Ja będę musiał podjechać tak z 10 metrów, wtedy będę mógł... Miał ładną, ten... miejscówkę do strzelania. Z tego działka. Dobra, ja ready. No też to tam napisz. I co, kliknęli? Wypisali coś? Nie. Pewnie jeszcze nie ready. Nie, tak stawiam. Jezus, mam atak spadków FPS-ów. Co się dzieje? Jeszcze bitwa się nie zaczęła. Ej, ale jaki atak, ty? Terroryści. Ty na ostatnio też taki miałem właśnie w tym, w Medievalu, ty. Komputer się psuje. Tak staje i jeb 10 FPS-ów i takie nie. Komputer za 10 tysięcy, a tu klatkuje. No gdzie te FPS-y uciekają? Nie wiem, ja zwiedzam okolice. Ready. Okej. O, ogarnął się w końcu. Magiczny gong działa? Znowu u mnie pewnie się nie klikło. Toggle Beach Formation. Są ruiny, ale domków. Gdzie? Chociaż nie, domek jest cały. Za moją armią. Znaczy stawiam, że tu kiedyś stał zamek po środku. Nie wiem, tak się domyślam. Tylko zapomnieli stawić ruiny. Ruiny bez ruiny. Co ty tam? Aha, ustawili się na ciebie. To ja będę ich gonił. Biegnę. A kawalerię puszczę tego po prawej. No działka, zapieprzać, zapieprzać. Jezu, jeszcze pod górkę. Ej, żyjesz tam? Ja żyję. Może być problem. Czemu? Trochę daleko do ciebie. Czy wiesz, wystarczy, że się utrzymam. Przez chwilę. Zapieprzać. A zostawił włóczników z armatami. Boże, zanim oni tu biegną, to już się zmęczył. Ja mam kompletnie bezużyteczne armaty. No ja też na razie, jeszcze na podgórkę nie wlazłem. A Badefongo teraz już nie użyje armat. Dobra, moje się już działa powoli ustawiają. Weź tutaj uderz im na tyły, omin ten, a taką cię kawalerię po pierwsze ucieknij. No to na samo nie ucieka? Nie. Myślałem, że jak tu jest strzeleska, to ona dzidawali. O, mogę armat użyć. Nie, dupa, nie mogę, bo nich... Przekręćcie te armaty. Dobra, strzelajcie same. Tu. Czy mi właśnie wybucha armata? No, jest przez te lagi mi się formacja spieprzyła. No to cholery, kupię lagi. Ej, widziałem, żebym wjechał, że ja się ruszać nie mogę. Walondulala. Jaka chora bitwa. Bez kitu. Pozbawiona sensu. Tak, moje armaty na coś tam zabiły. Auć, armata we mnie napieprza. Ty, jakimś cudem wygrałem tę bitwę w lesie szaloną. Napierdolać. Rozwalona. Wjechałem z frontalną szarżą na tych, na włóczników i włócznicy uciekli. Posad piechotę linią do walki wręcz, szaleniec. Ile oni włóczników do chuja wzięli? Widzisz, to oni sami włóczników pobrali. Policję Kyoto, oni są silnicznie. Nie wiem. No to zobaczymy, szarża frontalna. Tak, nie, czy to nie jest najsłabsza ta jednostka. Jezu, ta armia imperialistyczna jak uciśnie. No i morale zbite. Dobra, rozbili mi ich. Jakoś. Czekaj, jeszcze z działka szybko przypieprzę. Mi to działa uciekły. Aha. Ty, ale natłukli moi ci szogitali. 361. O Jezu, za blisko. No ja raz tylko zdążyłem przejść, jeszcze w drzewo przypieprzyłem. Lel. Nie wzięli za dużo piechoty tej japońskiej. Pewnie zrobiłeś więcej, bo ja praktycznie w walce nie byłem. Kurczę, ja po prostu taką piękną obronę przeprowadziłem. Zobacz, ile ich było. Co? Ile ich było? 2500. Jeszcze mi nie wczytało. O, 2 achievementy? Jejku. Lol. Ale ja wyżynałem równo. Aj, w twojej jednostce miała więcej. Sogitai 360. Czekaj, najpierw powtórkę zapiszę, a potem przejrzę. 5, 0, 6, 16, 4. Okej, okay, statystyki. Działa, co zabiły? 141, 90. No bo ja mogłem dopiero strzelać, jak byli jakieś pół metra przede mną. Bo tak się ustawiłem głupio, że nie miałem zasięgu kompletnie. Strzelcy borowi. No jedni słabo, drudzy nieźle. Piotr Cesarska ładnie się kła. Kaczyńskiali wyżynali. No ale Szogitaj po prostu przeszli się w tej wewty po ich armii. Jeryki zginęli, bo nie zauważyłem, że zostali zaatakowani. No ciebie co? Amerykańska piechota morska nieźle podziałała. Giezo też i... co za gwardia konna. Ale działa zabiły mniej niż u mnie. No, no i zanim one doszły na tą górkę, jeszcze tylko strzelały, mogły strzelać w dwie jednostki. No. To i tak ładnie zadziałały. No oni szli, kurde. W ogóle w pewnym momencie ten, czekaj. To chyba był... Tak, Defugor zaszarżował na mnie piechotą liniową. Tak sobie po prostu zrzucił ich do barki wreszcie, nie wiem, czy mu się amunicja skończyła, czy co, wątpię, ale po prostu się rzucił na mnie. I tak po prostu oni wpadli najpierw pod ostrzał tych, najpierw ostrzelali ich strzelcy zborowi, potem łucznicy, potem jeszcze piechota carska zdążyła wypalić, a potem no i kaczyzjary się rzucili na nich. Przyzwyczajenia zrobił. Jariki. Czekaj. Nie, kaczyzjari.